Aniela Cholewińska-Szkolik. Misia i jej mali pacjenci. Znacie już misię? To wesoła siedmiolatka, która wraz z rodzicami i ukochanym pieskiem Popikiem mieszka w niewielkim miasteczku. Ma rude włosy, pełne radości oczy, a na jej buzi można doliczyć się kilkunastu piegów. Co lubi? Misia uwielbia truskawki i kakao z pianką, lubi zbierać kolorowe liście, malować farbami i czytać o przygodach swojego ulubionego bohatera, doktora Dolittle, który potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Jednak najwięcej czasu misia spędza w ogrodzie. Nic dziwnego, ma tam swoje tajemnice. Kilka lat temu tata zbudował dla niej mały drewniany domek na gałęziach starej lipy. Nie jest to jednak taki zwyczajny domek do zabawy. Ho, nie! To właśnie tam misia prowadzi lecznicę. Prawdziwą lecznicę dla zwierząt. Pomaga chorym ptakom, wiewiórkom, jeżom i innym potrzebującym. Dziewczynka zawsze wie, co dolega biedakom, bo doskonale rozumie ich mowę. Ale to sekret. Zna go tylko dziadek Tadzio, który sam jest weterynarzem, oraz Popik, piesek. I oczywiście wszystkie zwierzęta, które na pomoc doktor misi zawsze mogą liczyć. Rozdział pierwszy. Śnieżek w ogrodzie. Od rana pruszył śnieg, pokrywając świeżą bielą poszarzałe już od wielu dni trawniki. Ulice zaczynały wyglądać bajkowo, tak jak misia lubiła najbardziej. Brudne zaspy śniegu powoli znikały pod srebrzystym puchem i znów można było poczuć się tak jak na początku zimy. Misia jednak nie zwracała uwagi na tę magiczną przemianę. Wracała ze szkoły zadumana, nie widząc zupełnie, co się wokół niej dzieje. Nie zauważyła nawet Popika, który wybiegł jej na powitanie. Dopiero jego radosne poszczekiwanie wyrwało dziewczynkę z zadumy. Hau, 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 hau! Cieszył się piesek, szczekając wokół misi. Oho, ho, cześć Popiku! Śmiechnęła się wreszcie dziewczynka, głaszcząc pieska po mokrym łebku i po mokrym nosku. Zupełnie cię nie zauważyłam! Pisnął Popik z radością, przyjmując kolejne pieszczoty. Oczywiście, że czekałam, aż się zjawisz. Kocham cię, piesku. Zapewniła go misia i podała mu do niesienia swój worek z kapciami ze szkoły. Psiak zamerdał ogonem, zachwycony, i razem ruszyli w kierunku domu. Po prostu się zamyśliła. Dzisiaj muszę koniecznie zapytać mamę, czy w ferie będę mogła zaopiekować się króliczkiem Grzesia. Ach, jakby było super. I tak czekałam zbyt długo. Jutro ostatni dzień szkoły. Jeśli mama się nie zgodzi, Grześ będzie musiał poszukać do opieki nad Śnieżkiem kogoś innego. A ja tak chciałabym go wziąć do nas na te 2 tygodnie ferii. Hau, hau, hau! Popik zatrzymał się na chwilę i spojrzał pytająco na misię. Tak, Grześ wyjeżdża na 2 tygodnie i nie może zabrać ze sobą zwierzątka. Tygryskiem zaopiekuje się jego babcia, bo babcia ma już 2 koty, ale królika nie da rady przygarnąć. Oj, Popiku, tak bym chciała, żeby mama się zgodziła. Westchnęła misia, obawiając się, że może być zupełnie inaczej. Misia zastała mamę przy stole w kuchni, pochyloną nad stertą kolorowych papierów. Och, cześć, misiu, kochanie, przywitała się wesoło jej mama. Zobacz, co dla ciebie mam. Na blacie stanął piękny papierowy kot z pomarańczowego papieru. Ła, śliczny, zachwyciła się misia, siadając koło mamy. Nie mówiłeś, że umiesz składać origami? Nauczysz mnie? Pewnie, zaśmiała się jej mama. To nic trudnego. Nauczyłam się dziś w pracy. Jutro w przedszkolu obchodzimy Dzień Kota, więc trenuję przed zajęciami z dziećmi. Ło, a króliczka? Umiesz zrobić króliczka? Dopytywała się misia, oglądając kotka z każdej strony.
No niestety. Na razie potrafię tylko kota. Ale specjalnie dla ciebie zamówiłam książkę o najróżniejszych zwierzątkach. Być może będzie tam również króliczek. No a dlaczego właściwie on przyszedł ci do głowy? Dlaczego chcesz zrobić właśnie króliczka? Misia siedziała i wiedziała, że to idealna okazja, aby powiedzieć mamie o swoim problemie i o swoim marzeniu. Ku wielkiemu zdziwieniu dziewczynki mama zgodziła się bez wahania. Och, jejku, oczywiście, że możesz go przygarnąć na te 2 tygodnie. My i tak nigdzie nie wyjeżdżamy. Ale czy dasz radę, misiu? Przecież ja i tata pracujemy, a ty masz już niejednego podopiecznego. Mama misi zerknęła na Popika, który niecierpliwie kręcił się przy piekarniku, próbując zidentyfikować wydobywający się stamtąd smakowite zapachy. Och, mamo, dziękuję! Och, pewnie, że dam radę! Zapewniła misia, rzucając się mamie na szyję, była zachwycona. Przecież Popik jest bardzo samodzielny. On mi jeszcze przecież pomoże zajmować się Śnieżkiem, prawda, Popiku? Psiak jednak się nie odezwał, bo właśnie odkrył, że tak smakowicie może pachnieć jedynie zapiekanka z serem. Mniam. Aby mieć pewność, że nie zostanie pominięty przy nakładaniu obiadu, rozsiadł się wygodnie przed piekarnikiem i zaczął się łakomie oblizywać. Mama i misia zachichotały, a potem zabrały się za składanie barwnych papierowych kotków. Króliczek zjawił się w domu misi w sobotę rano i od razu zdobył serca wszystkich domowników. Był prześliczny, maleńki, biały i puchaty. Czekoladowymi oczkami z ciekawości rozglądał się po nowym miejscu i gdy tylko misia wypuściła go z klatki, zaczął zwiedzać mieszkanie. Doskonale czuł się w pokoju dziewczynki, ale najbardziej podobało mu się w salonie. Stało tam mnóstwo kwiatów, które fascynowały malucha. Lubił chować się pomiędzy zwisające zielone listki i czekać, aż Popik go odnajdzie. Pewnego popołudnia misia właśnie wypuściła go na dywan w salonie, gdy zadzwonił dzwonek. Popik zaczął radośnie skakać przy wejściowych drzwiach. Och, to na pewno mama, zawołała dziewczynka i pobiegła do przedpokoju. Zaraz wracam, Śnieżku. Uśmiechając się wesoło, mama przywitała się z misią i podała dziewczynce paczkę. To dla ciebie, powiedziała, postawiła na podłodze przeróżne pakunki, a potem pogłaskała Popika po łebku i zdjęła płaszcz. Misia rozwinęła szary papier i wyjęła ze środka obiecaną książkę. Sztuka origami. Zwierzęta świata, przeczytała głośno dziewczynka. Och, dziękuję, mamo, cudownie. Zobacz, jest też króliczek, zawołała uradowana, przeglądając książkę. Ach, miałam nadzieję, że będzie, ucieszyła się mama misi, zawierając torby do kuchni. W takim razie możesz zabrać się do pracy, ale najpierw zamknij proszę drzwi, bo chyba ich nie domknęłam. A jak tam nasz przyjaciel Śnieżek? Właśnie hasał po salonie, chociaż... Oj, chodź, Popiku, pokażemy mu króliczkowi książkę. Pewnie się zdziwi, gdy go zobaczy. Roześmiała się misia. Dziewczynka przykucnęła w drzwiach do pokoju i rozejrzała się uważnie. Śnieżku, Śnieżku, gdzie się podziałeś? Zapytała. Chodź, coś ci pokażę. Otworzyła książkę na stronie z papierowym króliczkiem, a potem szepnęła do Popika. Chyba musisz mi pomóc. Pewnie znów się schował pod jakiś kwiatek. Piesek zakradł się najpierw pod paprotkę, a potem zajrzał za rozłożysty filodendron i za podłożną doniczkę z fioletowymi storczykami. Jednak króliczka tam nie było. Sprawdził jeszcze pod stolikiem, za kanapą i pod miodowymi zasłonami. Hau, hau, hau! Niespokojnie zakręcił się na dywanie z nosem przy ziemi. Misia patrzyła zaskoczona, jak nagle Popik zerwał się z miejsca i pobiegł w kierunku drzwi wejściowych, donośnie poszczekując. O nie!
jęknęła dziewczynka, nakładając książkę na bok. Tylko nie to, przecież dziś jest bardzo zimno. On się na pewno przeziębi. A potem, nie czekając na nic, wybiegła z pieskiem do ogrodu. Popiku, popiku, znajdź go jak najszybciej, proszę, a ja w tym śniegu nic nie widzę. Misia rozejrzała się bezradnie po białym ogrodzie. Na szczęście Popik już wyczuł trop i teraz kręcił się niecierpliwie wokół kępy zielonych ostrzech krzewów. Po chwili Misia była obok niego. Przykucnęła, rozchyliła gałęzie i zaczęła nawoływać Śnieżka. Wiedziała, że Popik na pewno się nie myli, ale nigdzie nie mogła dojrzeć króliczka. Dopiero po chwili zauważyła go pośrodku kłującej kępy. Misiu, wracaj natychmiast! Usłyszała z kuchennego okna przestraszony głos mamy. Co ty tam robisz bez kurtki i bez czapki? Jest bardzo zimno! Misia nie mogła jednak odpowiedzieć. Właśnie zanurzyła się pomiędzy zielone gałązki, aby wyciągnąć zwierzątko. Śnieżek był przestraszony i cały trząsł się z zimna. Chodź, maleńki, chodź, wracamy do domu. Dziewczynka wzięła króliczka na ręce. Co ci przyszło do głowy, żeby w taki ziom wychodzić na dwór? Śnieżek cichutko pisnął i wtulił się w ramię misi jak najmocniej. W drzwiach czekała na dziewczynkę mama. Misiu, czy chcesz się rozchorować? Zapytała rozgniewana. Jednak gdy zobaczyła skulonego w ramionach córki króliczka, złość szybko jej minęła. Och jej, a skąd on się tam wziął? Zapytała zdziwiona. Chyba wymknął się przez drzwi, gdy wróciłaś z pracy, tłumaczyła misia, okrywając Śnieżka swoim swetrem. Chciał pewnie tylko zobaczyć, jak jest w ogrodzie i wrócić, ale wtedy zamknęłam drzwi, dodała ze smutkiem. Mam tylko nadzieję, że się nie rozchoruje. Do wieczora Śnieżek zachowywał się normalnie i gdy misia kładła się spać, odetchnęła z ulgą. Jednak nocą obudziło ją cichutkie kichanie. Dziewczynka wstała z łóżka i podeszła do klatki. Króliczek kulił się w kąciku i trząsł na całym ciele. Mięciutkie uszka smętnie wisiały mu przy pyszczku, a nosek był cały mokry. – Och nie! – zasmuciła się misia. – Tego się obawiałam. Przeziębiłeś się dzisiaj w ogrodzie. Tak? Zimno ci teraz. – Śnieżek kiwnął różowym noskiem. Misia wyjęła malucha z klatki i przyszykowała mu na swoim łóżku mięciutkie posłanie z kocyka dla lalek. Ach, tu ci będzie cieplutko i wygodnie, zobaczysz, zapewniła, kładąc go obok i głaszcząc króliczka po delikatnym futerku. Spróbuj zasnąć, a rano sprawdzimy, jak się czujesz. Zbadam ci i jeśli to będzie konieczne, podam po prostu tobie lekarstwo. Wtulony w ciepłe łóżko Śnieżek przespał spokojnie całą noc, jednak nad ranem nadal miał katar. Stracił też apetyt i chęć do skakania. Zaskomlał Popik smutno, patrząc ze smutkiem na swojego towarzysza zabaw. Niestety, Popiku. Misia podrapała go za uchem, a potem podała króliczkowi świeżą wodę. Dziś nie pobawicie się w chowanego. Śnieżek się rozchorował i musi dużo odpoczywać. Zaraz po śniadaniu misia wybrała się do swojej lipowej kliniki. Z szufladek komódki wyjęła termometr, słuchawki oraz lekarstwa. Po powrocie do domu od razu przystąpiła do badania. Nic się nie bój, tłumaczyła nieco przestraszonemu króliczkowi, stawiając go na biurku. Musisz sprawdzić, czy to nie jest nic groźnego. Na szczęście nie masz temperatury. Ucieszyła się, odłożyła na bok termometr i założyła słuchawki. A teraz cię osłucham i sprawdzę twoje serduszko. Tak? Dobrze? O, jeszcze chwileczkę. W porządku, uśmiechnęła się i odłożyła Śnieżka do klatki. To na szczęście tylko katar. Przez kilka dni porobimy inhalację i wtedy będziesz już zupełnie zdrowy.
Rzeczywiście Śnieżek nie protestował, zdążył już poznać misię i ufał jej całkowicie. Pozwolił nawet zbadać się dziadkowi Tadziowi, którego dziewczynka poprosiła o konsultację. No twoja diagnoza była słuszna. Rzeczywiście, to jest katar, potwierdził starszy pan. Inhalacje w zupełności wystarczą i oczywiście dużo odpoczynku. Mrugnął okiem do Śnieżka, który niecierpliwie kręcił się w klatce. Ale coś mi się wydaje, że ten maluch lubi sobie pobrykać. Hu, 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 potwierdził Popik, a misia się roześmiała. Obaj bardzo lubią, powiedziała i kichnęła. Za 4 dni może już pobiegać, ale na razie niech odpoczywa, zalecił dziadek Tadzio, a potem spojrzał uważnie na misię i zapytał. A ty jak się czujesz? Mama powiedziała, że biegłaś wczoraj po ogrodzie bez kurtki. Och, dziadku, no musiałam, zawołała misia. Przecież nie mogłam zostawić Śnieżka na dworze. A poza tym nic mu nie jest, tylko kicham i od razu po prostu od czasu do czasu. No dobrze, mam nadzieję, że na kichaniu się skończy. Zarówno u ciebie, jak i u twojego małego przyjaciela. Przez następny tydzień króliczek bez oporów poddawał się inhalacji i próbował odpoczywać. Było mu trudno, nie skakał i nie biegał, ale nie chciał martwić misi, którą bardzo polubił. Na szczęście po kilku dniach czuł się doskonale i misia zniosła go na dół. Dziś możesz już biegać, uśmiechnęła się zadowolona dziewczynka i wypuściła króliczka na dywan. Śnieżkowi nie trzeba było tego powtarzać. Od razu zaczął obskakiwać wszystkie kąty pokoju. Uszczęśliwiony Popik ruszył za nim. Bawili się doskonale, gdy nagle rozległ się dzwonek do drzwi. Misiu, misiu, to do ciebie, zawołała mama i wpuściła do pokoju Grzesia. Cześć! Przywitał się wesoło chłopiec. Wiem, że powinienem być dopiero pojutrze, ale wróciliśmy wcześniej i nie mogłem się już doczekać, aż zobaczą mojego Śnieżka. Gdy tylko skończył mówić, spod zasłonki wynurzył się najpierw różowy nosek, potem czekoladowe oczka i zaraz biała, puchata kuleczka zbliżyła się w podskokach do swojego opiekunka. Och, tęsknił się za mną. Roześmiała się misia, widząc, jak Śnieżek przytula się do chłopca. Ja za nim też i to bardzo, przyznał Grześ. Dziękuję ci, misiu. Widać, że Śnieżek jest zdrowy i zadowolony. Musiało mu być tutaj bardzo dobrze. No mam nadzieję, uśmiechnęła się misia, choć zrobiło jej się troszkę smutno na myśl o rozstaniu z króliczkiem. Może jeszcze kiedyś się zobaczymy, dodała, głaszcząc malucha po raz ostatni. Gdy Krześ odjechał ze swoim małym przyjacielem, misia usiadła w fotelu i ze smutkiem spojrzała na Popika. Będzie mi go brakować, przyznała, a chwilę później donośnie kichnęła. Lapsik, lapsik. Zgodził się Popik, opierając pyszczek o kolana dziewczynki. Wiem, wiem, tak dobrze się razem bawiliście, przyznała misia. Ale nie martw się, mam wspaniały pomysł. Dziewczynka zerwała się z miejsca i pobiegła do swojego pokoju. Po chwili wróciła z kolorowym papierem i książką od mamy. Zaraz zrobimy sobie mnóstwo śnieżków i niekoniecznie będą one białe. Ucieszyła się, otwierając książkę Sztukę Origami. Hapsik! Zabierajmy się do pracy. Popik rozsiadł się wygodnie obok dziewczynki i oboje przystąpili do dzieła. Gdy pani Kasia, czyli mama misi, po jakimś czasie weszła do pokoju, zobaczyła misię i Popika w towarzystwie kilkunastu barwnych króliczków. Psiak kładł się kolejno przed każdym z nich i machał białym ogonkiem zadowolony, radośnie poszczekiwał. Popik tęsknił za Śnieżkiem, więc zrobił mu nowych kolegów do zabawy. Roześmiała się misia. Mogę się teraz bawić w chowanego. Psik! No świetny pomysł, przyznała mama. Myślę, że Popik będzie miał tych towarzyszy jeszcze znacznie więcej.
Niekoniecznie same króliczki. Misia pytająco spojrzała na mamę i jednocześnie kichnęła. Tak jak myślałam, misiu, teraz to ty jesteś chora, stwierdziła mama. Najbliższych kilka dni spędzisz w domu. Będziesz miała zatem dużo czasu na wykonanie wszystkich zwierzątek. Misia chciała zaprotestować, ale w tym samym czasie poczuła, że znów kręci ją w nosie i po domu rozległo się donośne kichnięcie. Ha, na zdrowie! Uśmiechnęła się mama. Zaraz zrobię ci herbatkę z miodem i cytryną. Odwróciła się i wyszła z pokoju. Ech, no trudno, westchnęła misia, podsuwając książkę pieskowi. To co teraz zrobimy, popiku? Psiak odwrócił nosem kilka stron, a potem radośnie zaszczekał, przytrzymując obrazek łapką. Ach, oczywiście, popiku, roześmiała się misia. Nasze króliczki muszą przecież mieć jakiegoś przyjaciela. Najlepiej takiego jak ty. Ten piesek nawet jest do ciebie bardzo podobny, mrugnęła do swojego przyjaciela, a potem sięgnęła po białą kartkę, aby zrobić pieska z papieru.